Noe był to miks pięciu zwierząt. Zawsze ten sam, czy pół człowiek, pół zwierzę to też. Właśnie o to chodzi, że Noe miała lub miał zmienny kształt. To znaczy mógł być miksem kilku elementów zwierzęcych, przy czym ich stabilność była wyraźnie zakreślona, że nie była utrzymywana, czyli chwilami to była cała sierść tygrysa z łapami albo z pyskiem małpy, a po chwili to były same łapy tygrysa, a cała reszta jesiotra. Przepraszam, jesiona. Nie, przepraszam, jenota, czyli tanuki. Także elementy ciała były zmienne, płynne. Mogły być na przykład chwilowo, tak jak zresztą na arcie, którego dołączyłem jako miniaturkę naszej dzisiejszej audycji, mogło to być chwilami połączenie cech zwierzęcych z ludzkimi. Artyści mają jakąś taką tendencję, że pokazują połowę tak jakby postaci ludzkiej, a połowę zwierzęcej. Prawdopodobnie narośl mentalna skojarzeń z centaurami i bytami pół na pół. Natomiast ja bardziej zrozumiałem z mitów i odebrałem koncepcję taką, że cechy zwierzęce i cechy, powiedzmy, nieludzkie nakładały się na ludzką obudowę, czyli przyjmując postać, powiedzmy, człowieka, wyobraźcie sobie nagle jakieś pojedyncze kończyny ze zwierząt zamiast z ludzi, twarz o nieokreślonych do końca kształtach, gdzie elementy zwierzęce przeplatają się z ogólną formą ludzką, stąd też jak się poznaje te mity, to odnosi się wprost wrażenie, że po pierwsze, indywidualny odbiorca był istotny, po drugie, sama sytuacja, jak Noe chciało być postrzegane w danym śnie, bo w snach starało się przybierać zwykle jedną koncepcję wizerunkową. Natomiast jak w momencie, kiedy było ścigane na jawie, to było zwykle wyraźne trochę jak na zasadzie postaci w połamanym, rozbitym lustrze, że w zależności od fragmentu była ona inaczej wykrzywiona. I tak bym raczej w tą stronę patrzył. Na pewno nie było to wyraźnie rozgraniczone, że to jest pół człowiek, pół zwierzę, albo stricte określonym ich zwierząt.